Cześć, witajcie na kanale Gra na Kampa. ja jestem Pabelusa, to jest CTI, gra którą, co po niektórzy tutaj z widzów moich polecali, abym ogarnął, proszę bardzo. Słuchajcie, gra w której wcielamy się jakby w operatora kamery, kamery właściwie monitoringu miejskiego, no i tutaj musimy stosownie do sytuacji reagować. Kliknijmy sobie może opcję najpierw. Ponieważ efekty dźwiękowe będę chciał na pewno nieco ściszyć, głośność ogólną też można. Co do ustawień, no, tak to, tak to wygląda. Rozgrywka niby jest język polski, ale tak na dobrą sprawę z tym językiem polskim jest mały problem. Dobra, nowa gra i zaraz zobaczymy, z czym to się je. OK, no dobra, mamy tutaj informacje. To mi nie jest potrzebne. Słuchajcie, mamy kupić bądź zaupdate'ować sprzęt, który posiadamy. Mamy tutaj jedną kamerę. I co my tutaj możemy z tym fantem zrobić? No możemy powiedzmy kolejną kamerę kupić. Powiedzmy na tym skrzyżowaniu. Ewentualnie tutaj gdzieś. Ale chyba skrzyżowanie to będzie lepszy pomysł, żeby. Żeby to ogarnąć. O, na dwa fronty. Weźmiemy. No dobra. I co teraz? I teraz start shift. No dobra. No to ciśniemy. OK. I co tu się dzieje? Aha, wsadem sterujemy, dobra. O, albo prawym przyciskiem myszy, ale wsadem chyba będzie le lepiej. Co my tutaj możemy zaobserwować? że Możemy zaobserwować, że życie się toczy leniwie, nic się w sumie kuźwa nie dzieje. Ehm, dobra, a ta druga kamera, bo my tutaj mamy możliwość przejścia na drugą kamerę. No i co? O, to synu, tutaj, co tu się... A, to, straż pożarna, proszę bardzo. Wóz strażacki jest w drodze, już ciśnie elegancko, bardzo dobrze. Eee, czy coś więcej mamy tutaj do zrobienia. Nie, to możemy zobaczyć. Oj, no i jest. Jest i gasi pożar. No i zgasił. Okej. Okay. Dobra, to tu jest na razie spokój. Tego co widzę. No to dobrze, to jak tu jest spokój, to zostawmy tę kamerę tak ustawioną. Przejdźmy na kamerę numer 2. I co tu się dzieje? Tu nic się na razie nie dzieje. Co to takie porządne miasteczko? O, tam się dzieje. Kurna. O, bio się. Dobra. E, policja. Policja, a możemy sprawdzić, co tutaj. O, sprawdzić dokument, słuchajcie. Aaron Compton, 38 lat, ze Springfield, w Illinois. Eee, mężczyzna. Fajnie, że mogłem kuziła go O! O, tutaj ktoś leży. O, 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 czekajcie. Jakieś zbliżenie. Zbliżenie. Synu. Kuziła karetka. O! Jest, dobra. Eee, może pan się czuć uratowany. O ile pan dożyje do przyjazdu karetki, bo to, to... Ale nie jest powiedziane, że tak ma być. Nigdy nie wiadomo, co komu pisane, tak na dobrą sprawę. Yy, powiem wam tak, jeżeli chodzi tutaj o te kwestie tego monitoringu... Hmm. No to tak kolejna gra typu operator ratunkowy, prawda? Coś, coś w tym stylu, z tym, że widzimy, co tu się dzieje na ulicach. Dobra, karetka przyjechała... Delikwenta zaraz e, ocuci O, no i odsuciły. ocucili, Dobra. E, wróćmy do kamery e, numer 3. Co tutaj mamy ciekawego? O, ta pan, co tam pan wyprawia? Pan coś niedobrego wyprawia? Co, co pan? Przeszłość kryminalna. Proszę bardzo, Mitchell Giles z San Angelo w Teksasie. 31 lat. Policję wzywamy oczywiście. O, o, o. o. Proszę pana, pan, pan, panu się coś stało, Kuźwa? Jakiś taki paralityk, może niepełnosprawny. Łoty panie, tutaj pożar, o tam ktoś leje, kuźwa na mur. Policja. Słuchajcie, czy ja tu... O, tak miało być. E, no to dobra, no to policja i tak tutaj przyjedzie, to... To, to co mi tu tam? O, tam śmietnik, kurze blade... E, strasz. Co tu? Ale tych służb nawzywałem. Ja że kręcę. Zobaczmy co oni tam będą robili. No dobra, to się udało. A co to? Policja gasiła? Tutaj straż podjechała, dobra. Katastrofa zażegnana, i to takie, takie wszystko jest, to już jest koniec, tak? Że niby. Zrobiliśmy wszystko na cito, praktycznie. No dobrze. Yy, dobra, wracamy tam. O, tu znowu samochód się jara. To od razu straż pożarną wezwijmy, słuchajcie, powiem wam tak, jeżeli chodzi o mnie, o, i panie, kuźwa, proszę pani, pani już chyba gotowa jest, eee, ale tu karetkę wezwijmy, normalnie nie wytrzymie. No, miałem powiedzieć, że chyba długo nie zabawię w tej grze, <laughs> ale generalnie to tak będzie, słuchajcie, że, że serii z tego raczej nie będzie. Bo powiem szczerze, że zdecydowanie bardziej wolę operatora ratunkowego yy, niż tutaj ten City Eye. Natomiast y, czy gra jest fajna, no to musicie ocenić sami, tak? Yy, jak zawsze to jest kwestia między innymi gustu. O gustach się nie dyskutuje. W związku z tym jednym przypadnie do gustu, drugi mnie. Ja należę właśnie do tych drugich. Yy, dobra, ale chcieliście to macie. Dobra, co my tam. Oho, ho ho. O, o. Tu pan. Co? Jakieś handlarze? Przeszłość kryminalna, Rod Powell z Santa Clarita w Kalifornii. Od razu panu zafundujemy Nocleg w celi, a tutaj pana starszego trzeba by odsucić. Dobra, ten znowu biega, jakby. Nie wiem, coś mu w tyłek wsadzili. Jadą służby, proszę państwa, jadą, jadą służby. New York PD. Czyli my w Nowym Jorku teoretycznie jesteśmy. No dobrze, no nie wiedziałem, że mnie tam rzucą. E, chyba musiałem się wykazywać w polskich służbach. E, dobra, tutaj policję wzywamy, bo tu jest jakiś napad z bronią w ręku. Możemy nawet przybliżyć. O, ten się modli. Drugi chce go okraść. No i to wszystko na ten temat. <grym> Także nic więcej Wam nie powiem, co tu, co tu zaszło. I osłoni się tak naprawdę tam cistą. No i co? Ale powiem tak. Można byłoby zrobić animację wyjścia tych funkcjonariuszy z pojazdów. Ogarnięcia tego, nie wiem, no jakaś bitka czy coś, no cokolwiek. A tu nie. No więc to takie jest trochę, powiem szczerze, dla mnie. Wybrakowane. O, tu nam się misja chyba powtarza, bo. Odblokowaną osiągnięcie. The roof is on fire. Ale jak the roof? Ale gdzie? Który dach się jara? Ja tu nic nie widzę, kuźwa nie mogę, nie mogę mojego oka do góry podnieść. No. To się w głowie może zakręcić od tego. No ale dobra, no coś tam się pali, więc. No więc tak. Wioleta zasubskrybowała kanał. Wiolu, dziękuję ci bardzo serdecznie, witam cię. A tymczasem, my tu do graficiarza musimy policję podesłać, patrol, bo... O, o szybko przyjechali. Odblokowano osiągnięcie. I nie zdążyłem przeżyć. kuźwa. <grystanie> Dobra, przerzućmy się na. O, tu następny graficiarz, to od razu. Pyk, ciach, policja. I przerzućmy się na. Ee, drugą kamerkę. Zobaczymy, co tam słychać. Czy tam wszystko jest w pożądalu, czy też, czy też nie jest. Ale jak na razie, tu nic zdrożnego się nie dzieje. No dobra, tutaj czas zmiany pozostało nam dosyć niewiele. Do końca służby. Więc jeszcze tutaj może coś uda się ogarnąć. No i co. No i nic. Oni chyba dbają o to, żebyśmy przez zakończenie służby się nie napracowali, bo... bo wszyscy grzeczni są. Nikt nie, nie sika po budynkach, nikt nie marze, nikt nie podpala pojazdów, ani śmietników. O, i jest koniec zmiany, proszę państwa. Liczba zmian łącznie. Jedna. Podstawowe fundusze, 600. OK. idealna reakcja. Dwie. Dobra reakcja, 12. Normalna reakcja, dwa. Przegapiona sytuacja, zero. Mm. To kuźwa, niech mi ktoś to rozczyta. Awaryjne, co? Ukończone, tak? Chyba to tak powinno być. Zero. Eee, razem dostaliśmy 1180 dolarów, więc bardzo fajnie. I teraz co? Download the next district, your crime rate must be less than 20%. Dobra, czyli żeby odblokować kolejną dzielnicę, no musimy musimy obniżyć e, współczynnik przestępczości poniżej 20%, no i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Natomiast, co my tutaj dalej możemy zrobić, no moglibyśmy kolejne kamery kupować, ewentualnie rozbudować, to jest półautomatyczna kamera, tylko teraz rzecz jest tego typu, co ta półautomatyczna kamera będzie robiła, czy po prostu sygnalizowała nas, czy może nie wiem, bo tu jest jeszcze automatyczna kamera, która no, nie wiadomo czy ona od razu wzywa służby, czy, czy jak to wygląda, tego wszystkiego się zapewne trzeba będzie dowiedzieć. Mamy nowe zdarzenie: problem narkotykowy, najdalszy przyczółek. Znajdź dilerów, zgłoś przypadki sprzedaży narkotyków. A, czyli jakaś fabułka, tutaj prawdopodobnie będzie. No dobra, no to ciśnijmy. Problem narkotykowy, najdalszy przyczółek. A gdzie to kuźwa jest? A no halomietku, ty... mm. O! Czyli to jest tu. No dobra. Elegancko. Okej, okay. ogarniamy temat. I zobaczmy. Mamy... albo tu teraz to taka nocka niby jest, tak? Mamy tu niby ogarnąć temat yy, narkotyków. E, ja tam nie widzę, żeby ktokolwiek handlował. Teraz pytanie brzmi: Czy dalej nam będą zaznaczali, że, że coś jest nie halo, Czy też w obecnej chwili my będziemy musieli wytężyć wzrok i. i ogarnąć sytuację samemu? Bo to też tak może być. O, czekajcie, bo gdzieś chyba coś się dzieje. Coś chyba tu gdzieś coś tu leży, bo jakiś krzyżyk mi się wyświetlił. Ale, no nie widzę. Byłoby prościej, jakbym nie był kuźwa ślepy. No tak to wygląda, o jest, dobra, czyli nie zaznaczają nam, dobra, musimy sami tu czuwać wa pojazdy mi zasłaniają, staruszka biednego Panie starszy, już, już karetkę do pana wysyłam Elegancko, dobra Yyy eee, Znaczy takiego mogę, a nie, nie mogę, patrzcie, czy jak nic nie zrobił to nie mogę bez powodu mu Zafundować przejażdżki Co to tam? A to jednak się zaznaczyło. Dobra, skoczmy na kamerkę drugą. Oho, o, o. tu proszę bardzo. Od razu śmietnik, pyk Straż pożarna. Tutaj się leją, czyli zaznaczają nam jednak. Zaznaczają nam jednak. Ale ja cały czas szukam tych y, dealerów narkotykowych i. nie widzę. Dobra, do, dobra robota. Ok, fajnie. Cieszymy się. Tu śmietnik zaraz będzie. Ogarnięty. Dobrze, tu udało się coś wymodzić. Eee, co tutaj. Hmm. Może ich trzeba po prostu sprawdzać, im kartoteki, ale to. Dzień dobry panu. Ja e, pana widzę. O, tu pani. Czy pani by handlowała? Nie, nie, no nic takiego tu się z różnego nie dzieje. Ale gdzieś policja jest chyba potrzebna. Tak mi się wydaje. Ehm, co my tutaj mamy? Nic tu nie mamy. Tam też nic. Eee, też jakiś taki dziwnie, dziwnie się rozgląda. Eee, nie podoba mi się ten typek. A to pani pod latarnią? No to też nie. O! O! No, proszę bardzo. Stamf, stampy na Florydzie. Od razu policja już to już wiadomo. No, to chyba oni są. Eee, to chyba tutaj handelek się przeprowadza. O, tu policjanci przejechali. Yy, what is this, synu? Trasz Natychmiast, kurczę. E, co tam się jeszcze e, wy, wyprawia? Tam nie wiem. Czy ten gościu kogoś bije? Czy on po prostu ćwiczy? Jest cały spocony. Jednym słowem, biedactwo. Dobra, patrzymy dalej. Nic tu dalej się nie. nie wydarzy. Raczej. Dobra, to ich zostawmy na razie samotnych, pod czujnym okiem kamery, natomiast... Ło! Tutaj pożary mamy, pożary, ale to policja chyba też powinienem, yy, policję też powinienem wezwać. Tak mi się wydaje. Oho, o kurde, Felek, co, co tutaj takie? Czyliż to strasznie, straszne rzeczy tu się od odjanie pawlają. Mój Boże. A ciekawy jestem, czy jakby zostawić ten pożar, to czy ten budynek się snysuje? Podejrzewam, że nie. Dobra, a pan to gdzie ciśnie? Dobra robota, sytuacja jest pod kontrolą, super. Bardzo mnie to cieszy. Yy, o, tam znowu gościu leje na ten. Co on sobie upodobał, kuźwa to miejsce i, i tak leje cały czas. Panie! Jak panu reszty nie wydali, kuźwa, no to to nie jest powód, żeby muro pszczelać. no... Naprawdę? Mnie czasem w Biedronce też nie wydają. O, pana starszego trzeba uratować, tu od razu karetka, ambulancę, szybko, bo... O. I zaraz pan starszy wstanie. Zasłabnięcie, ale co pan starszy po nocach się tak szlaja po mieście? To już to niebezpiecznie na ulicach jest. Dobra. O, tu znowu pojazd się hajsuje, pyk, nie wiem, policję też tu do niego wzywać, wezwę. Tak na dobrą sprawę to nie wiadomo czy, czy nie będzie potrzebna. Radiowóz jest w drodze, elegancko, tu straż chyba szybciej przyjedzie. Patrzymy co tam dalej, no ale co z tymi dealerami, bo to, to taki jednego tylko zapnąłem. Dobra, jadą chłopaki. O, i jest akcja. No dobra. Szczerze powiedziawszy, ja bym uzbierał sobie do te pięć koła i tam ulepszył jedną, przynajmniej kamerę, do tej automatycznej, tak żeby zobaczyć co, co i z czym to się je. Byłoby prościej. Natomiast pytanie też brzmi: czy tu na każdym, jakby, rogu trzeba byłoby kamerę ogarniać? Bo. Jeżeli tak, no to powiem szczerze, no tak w sumie, żeby mieć lepszy widok, tak? O, a tu graficiarza mamy, ten już namodził, proszę bardzo, on już skończył malować swoje obrazki. Eee... On teraz czeka na radiowóz, patrzcie, on, on tu czeka na radiowóz, on już nic nie robi, on, on podziwia swoje... E, ...dzieło i generalnie rzecz ujmując czeka, aż go parowie funkcjonariusze... Odwiozą na cele. Dobra, świetna robota, katastrofa, zażegnana. Bardzo fajnie. Eee, tyle nam zostało do końca służby. Ileby to nie było, nie wiem. No, natomiast, to tu znowu patrzcie, ale te misje to są tak powtarzalne. Eee, ta sama poza, inna postać. Eee, a to kobieta jest generalnie. Sprawdźmy, no, tak się ten pan nazywa. Z Teksasu jest. Radiowóz jest w drodze. Gitara. Dobra, czy coś tutaj jeszcze? Ja nie wiem, dlaczego ci ludzie się po nocach szlajają. Już tak się nie godzi. Dobra. Wracamy tutaj na kamerkę numer 2. O, tu już mamy, proszę bardzo. Znowu pożar. Policję też wezmę, co by nie było. Co tu się dzieje? Co, co, pan, co, co pan od Janie Pawla, pan graffiti tam e, ciśnie, tak? No proszę pana, proszę pana, tak nie wolno robić, bardzo niegrzeczny pan jest. Policja, od razu. O, o tutaj jeszcze, proszę bardzo, tu bitka, jakaś bójka jest, e, jakiś Elis Ayala z Arlington w Teksasie. Od razu, po... no da, puść tam mnie, odsłonić. O, panu tutaj chyba Siusiu się chciało, bo tak przez chwilę kucał coś tamtego. Dobra, elegancko, no jakoś dajemy radę. Jakoś. Z naciskiem na jakoś. E, dobrze, tutaj zażegnaliśmy kryzys. Tu nic się ściany nie, gdzieś nie palą, jakieś biurowce i tak dalej, bo żebym zdążył wezwać straż, ale nie, tu bezpiecznie jest. Dobra. O, coś tu gdzieś policję trzeba będzie ogarniać. O, proszę bardzo. No i mamy Gamonia. Dobra. I mamy koniec zmiany. Słuchajcie, odlokowano osiągnięcie. You see, it wasn't that hard. Dobra. 1465 dolarów za tę drugą służbę dostaliśmy. Za tę drugą zmianę. No i tak na dobrą sprawę. Kolejne zdarzenie mamy. Natomiast, no cóż. Wydaje mi się, że w tym odcinku to będzie tyle. Zostawcie lajki, like, zostawcie subki i oczywiście napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tej gry. Chcieliście, to macie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.